Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony rekrutacji, czyli całemu procesowi, który trzeba przejść, aby będąc bez doświadczenia, rozpocząć pracę w fajnej agencji nieruchomości, no w takiej agencji nieruchomości, w której jest szansa, że w dość szybkim czasie zaczniemy zarabiać i w ogóle zaczniemy się spełniać w tym. Zapraszam na ten odcinek poświęcony rekrutacji. Jeśli jesteś młodą osobą, która dopiero rozważa rozpoczęcie swojej pierwszej pracy w agencji nieruchomości, no to postaram się tutaj przedstawić kilka uwag, które także zaobserwowałem, które słyszę od kolegów i od koleżanek z innych agencji nieruchomości, które czasami nieświadomie młodzi, być może jakieś błędy drobne popełniają albo nie wykorzystują swojego potencjału, dzięki czemu ta rekrutacja nie wypada aż tak fajnie, jakby chcieli. Natomiast tu przede wszystkim od razu chcę podkreślić, że na podstawie jednogodzinnej być może rozmowy rekrutacyjnej osoba, która jest po drugiej stronie, menadżer firmy, czyli ktoś, kto się zajmuje na przykład też tylko tutaj HR-em, ma bardzo ograniczony pole do popisu i w ogóle możliwości, żeby tak naprawdę ocenić drugą osobę. Więc jeśli my pomożemy możliwie dobrze wypaść po prostu w tym całym etapie, no to jest szansa, że ktoś się nami bardziej zainteresuje, albo przynajmniej te fajniejsze biura, na których nam zależy. No a co najważniejsze, no tutaj trzeba troszkę podejść sportowo, być może wypadniemy lepiej od innego kandydata, który także ma ochotę na pracę w danym biurze nieruchomości. Więc pierwsze, od czego trzeba zacząć, no to chyba od swojego CV, które naprawdę, pomimo że już tak dużo informacji w internecie jest, jak napisać dobre CV, jak napisać zwykłe, poprawne CV, jest tak dużo kreatorów. To nie jest to, co było 20 lat temu, że trzeba było naprawdę ręcznie wszystko klikać. Teraz tych kreatorów jest tak dużo, że uzupełnić porządnie CV można w 10 minut. A pamiętajmy, że poświęcenie 10 minut, nawet godziny, na to, co być może będziemy wykonywali przez najbliższe 4 lata, a być może przez 15 lat, a być może do końca życia, no to sobie sami odpowiedzmy, szczególnie gdy jesteśmy młodzi, czy jednak warto troszkę o tę cierpliwość zadbać. No i pamiętajmy, pierwsza nasza percepcja jest taka, że zawsze patrzymy na zdjęcie. Więc niech to zdjęcie, jeśli chcemy już kandydować do biura nieruchomości, niech będzie godne agenta nieruchomości. Po prostu nie powinno to być zdjęcie z Tajlandii. Ja wiem o tym, że gdy w styczniu się przegląda różne tutaj CV i nagle się widzi piękną, słoneczną Tajlandię, uśmiechniętą osobę, no to się robi miło. No ale halo, halo. My w pierwszej kolejności podświadomie najprawdopodobniej te osoby, które przeglądają te CV, a w niektórych firmach tych CV naprawdę może być dużo, to być może sobie zadają pytanie od razu, czy ja bym kupił od niej mieszkanie? Czy ja bym chciał, żeby on sprzedał moje mieszkanie? Więc pamiętajmy, podróże są bardzo, bardzo fajne, bardzo seksowne. Podróże kształcą i na pewno osoba, która w życiu podróżowała, to ma argument, na pewno to jest jakiś tam plusik, nawet jeśli nie ma doświadczenia. Ale zdjęcia z Tajlandii, zdjęcia tutaj z Hiszpanii, wrzućmy na Instagrama. Tam jest lepsze miejsce na te zdjęcia, a nie w CV. W CV najlepiej wyglądać tak jak agent nieruchomości. Warto zobaczyć na stronie internetowej w biura nieruchomości, do którego chcemy aplikować, ewentualnie jak tam skład wygląda, żeby się w ogóle dopasować. To pamiętajcie, będziemy na tle konkurencji dużo lepiej wyglądali, bo być może osoba, która będzie te CV sprawdzała, od razu w podświadomości zobaczy, o, ta osoba już jest pasowana do mojego zespołu. Więc to jest taki tip, który naprawdę można zrobić i naprawdę podkreślam, bardzo dużo młodych, przyszłych agentów nieruchomości nie przywiązuje do tego uwagi. Być może jeśli ty jesteś tą młodą osobą, być może jesteś przekonana czy przekonany o tym, że jesteś tak wyjątkową osobą, że nie musisz tego robić. I super, wyjątkowość zawsze jest ok. Tylko pamiętaj, o tej wyjątkowości nie musisz pokazywać na tym etapie. Przyjdzie czas na wykazywanie się z tej wyjątkowości. Na pewno ta wyjątkowość będzie doceniana, jeśli oczywiście dopasujesz ją do trendów rynkowych, do oczekiwań biura i w ogóle do pracy w tym zawodzie. Kolejna rzecz. Poszukaj, jakie masz doświadczenie związane ze sprzedażą. Tylko chodzi tu o sprzedaż bezpośrednia, tak? Czyli praca w zarze na kasie to nie jest sprzedaż w tym rozumieniu, które mam na myśli, bo tam jest bardziej obsługa towarowa, obsługa kasy i tego typu rzeczy. Tam to doradztwo przy wieszakach zdecydowanie jest mniejsze. Ale już na przykład, jeśli twoim doświadczeniem była sprzedaż kredytów przez telefon, sprzedaż bitcoinów jakichś przez telefon, czy może innych instrumentów finansowych, a jeśli one jeszcze były niewidzialne, czyli właśnie takie wirtualne, no to już jest jak najbardziej informacja, która może w stosunku do pozostałych kandydatów bez doświadczenia, no może w jakiś sposób ciebie pozycjonować, więc warto tę informację tutaj zawrzeć. Jeśli jest kolejna informacja, że w ciągu ostatnich 3 lat
pracowałeś w 6 firmach, to nie jest argument na plus. To ani nie pokazuje o twojej wszechstronności. W zasadzie to pokazuje tylko taką informację dla doświadczonego tutaj rekrutera, że tutaj chcesz przygodę zrobić na kolejne 2 miesiące, albo chcesz się być może sprawdzić. Jak się uda, to się uda, a jak nie, to się nie uda. No i informacja od razu u rekrutera jest taka, że raczej się nie uda, więc to jest od razu out. Więc to, że jest taka ilość, nie chwalmy się tym. To lepiej naprawdę dać 2 firmy tutaj zamieścić, w których byliśmy ewentualnie najdłużej. I będzie to dużo większy argument niż naprawdę bycie takim skoczkiem. Ja wiem, że kiedyś był taki trend, że czym więcej, tym lepiej. Niektórzy nadal uważają, że ilość jest lepsza od jakości. Natomiast tutaj pamiętajmy, tutaj jest człowiek versus człowiek. I tutaj raczej, jeśli ktoś będzie w ogóle zainteresowany tutaj dalszą współpracą, raczej myśli długoplanowo, szczególnie wobec osób bez doświadczenia. Bo doświadczony agent to jest troszkę inna rzecz, natomiast jeśli ktoś jest bez doświadczenia, to dużo osób wie, tych rekrutujących, że jednak w jakimś stopniu trzeba będzie tę osobę wyedukować. W jaki sposób trzeba będzie tej osobie pomóc. Także to jest angażowanie czasu, często pieniędzy. I gdy mamy tu informację, że to nie jest nic pewnego, to naprawdę nie musi działać na twoją korzyść. Jeśli chodzi o edukację, jasne, fajnie, że ta edukacja jest skończona, natomiast naprawdę większość ludzi nie patrzy na to, jaka była edukacja tutaj dokończona, bo wszyscy, którzy prowadzą biura nieruchomości, mają świadomość, że nasz system edukacyjny w żadnym stopniu nie uczy kandydatów do tego, jak mogą być dobrym agentem nieruchomości. Nawet jeśli ktoś skończył studia poświęcone agencji nieruchomości, to o niczym naprawdę nie świadczy. O niczym. Jasne, będziemy mieli tutaj, podpiszmy to wielkimi literami, bo tutaj na pewno będziemy mieli, taka osoba, która rekrutuje, będzie miała informację, że ktoś już ma przynajmniej podstawy prawne, ktoś już ma teorię zdobytą i na pewno mieć teorię, a jej nie mieć, to jest coś niesamowitego. Natomiast chwalenie się, że skończyłem studia w najlepszym uniwersytecie w moim mieście, bądź w ogóle w moim regionie, to tego się nie ma co wstydzić, natomiast nie budujmy na tym swojego CV. Dajmy to na pewno w innym miejscu niż to, gdzie jest to doświadczenie, bo to doświadczenie tak naprawdę tutaj weryfikuje w pierwszej kolejności taką osobę. Kolejna informacja, jeśli mamy jakieś tam zainteresowania, to ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. Ja na przykład bardzo często na to zwracam. Ja lubię ludzi, którzy mają zainteresowania, tylko pamiętajmy, nie ściemniajmy tam na siłę, żeby coś napisać, bo to też czasami może się okazać, że osoba, która po drugiej stronie siedzi, akurat się okaże, że w te same pasje traficie, w te samo hobby i nawet na zasadzie luźnej rozmowy, luźnego żartu ktoś o to zapyta. No i może się tam okazać, że to jest bardzo słabe. I nawet jeśli, raczej słaba wiedza na temat tego hobby, tak? Albo się okaże, że jeśli ktoś pisze, że biega, zapytamy, jak często albo ile pani przebiegła w ciągu ostatniego pół roku? No 2 razy przebiegłam po 1000 metrów. No to wiadomo, to jeśli ktoś takie ma hobby, no to druga osoba ma od razu informację. Boże jedyny, jeśli ona ma hobby bieganie i tylko 2 razy w ciągu ostatniego kwartału przebiegła po kilometr, no to co to dopiero będzie, gdy ona się zajmie pracą, która nie jest hobby raczej na początku, tylko jest troszkę inną czynnością. Więc tu, mimo że chcemy fajnie wyjść, jakoś nowocześnie i w ogóle być taką osobą o szerokich horyzontach, możemy osiągnąć odwrotny efekt. Więc na tę część też mocno zwracajmy uwagę. Jeśli będziemy chcieli napisać o tych językach, rzeczywiście teraz tak się geopolitycznie wydarzyło, że te języki potrafią być istotnym tutaj argumentem. W przypadku niektórych biur nieruchomości, na przykład wschodnie języki też potrafią być czymś wyjątkowym, to też pamiętajmy, że może się okazać, że będzie bardzo szybko weryfikacja. I najgorsze, co może być, to gdy się wyśle CV do agencji, która nie potrzebuje aż tak tych języków, bo ma tak schematy pracy skonstruowane, że te języki nie są aż tak wiodącym tutaj argumentem na plus, a mimo wszystko rozmówca będzie chciał sprawdzić ciebie, jaka jest zdolność tego języka tak naprawdę, bo będzie napisane tam jakaś literka, jakaś cyferka przy danym języku. No i gdy się okaże, że to się nie zgadza, to poprzednie 40 minut rozmowy, które mogło wypaść naprawdę fajnie, też może zostać popsute, więc pamiętajmy, to nie chodzi o to, nie wszyscy będą ciebie chcieli od razu sprawdzać i być detektywem. Tylko że jak ktoś jest doświadczony w luźnej rozmowie, to może na wyrywki pewne rzeczy chcieć sprawdzić, po prostu chociażby po to, żeby zobaczyć, czy między wami będzie chemia. Ta chemia też jest istotna. Więc bardzo pilnujmy pewnych rzeczy. I czasami naprawdę lepsze, skromne CV, ale napisane szczerze, że z uzasadnieniem, potrafi być
no dużo lepiej oceniane niż takie, które jest dyskoteką, wesołym miasteczkiem, że tam jest już wszystko kolorowo porobione, że nie wiadomo, o co chodzi. Pamiętajmy, że zawód agenta nieruchomości to nadal jest nadal klasyczny w miarę taki zawód. Tam nowoczesność oczywiście jest u nas i ona coraz bardziej się pojawia, natomiast niekoniecznie w czynnościach podstawowych wykonywanych przez pośrednika nieruchomości. Te nowoczesności często, nimi się zajmuje biuro nieruchomości, a czasami nawet to jest outsourcowane do innych firm, więc ta nowoczesność niekoniecznie musi być najsilniejszą Twoją stroną, jeśli chodzi o pracę agenta nieruchomości, więc warto na to naprawdę zwrócić uwagę. Częstym błędem wśród agentów nieruchomości jest to, że wysyłają do wszystkich biur możliwych to swoje CV. Myślą, że czym szerzej, tym lepiej. Natomiast to jeszcze nie jest błąd. Natomiast gdy się umówią na kilka spotkań i coś tam się zaczyna dublować, to potrafią nie przyjść bez słowa. Nie przyjść, bo po co mam mieć szacunek do kogoś? Po co mam mieć kulturę osobistą? Po prostu ja jestem tak świetny, że nawet nie muszę nikogo informować, bo ja już podjąłem inną decyzję. Pamiętajmy, że dla Ciebie to ilość biur w mieście to mogą być w tysiącach, w setkach, w dziesiątkach i to może być ogrom. Natomiast dla menadżerów firm to ten rynek on już jest naprawdę dość stabilny. Tu się często ludzie znają i potrafią między sobą na takie tematy też rozmawiać. I szkoda, przez brak głupiego SMS-a, przepraszam, niestety nie będę w stanie dzisiaj się pojawić, przez brak tego SMS-a szkoda sobie trochę zepsuć opinię, bo naprawdę nigdy nie wiemy, kto na czyj temat będzie rozmawiał podczas naszych spotkań branżowych, a to jest tylko wysłanie SMS-a. To jest tylko pokazanie zwykłego szacunku, przecież każdemu może się coś zmienić. Samo umówienie się na rozmowę to jeszcze nie jest obligatoryjna jakaś czynność, to jest na razie luźna rozmowa, ale niech już tutaj będzie ta kultura osobista. Jeśli mamy przyjść na spotkanie już na żywo, pamiętajmy o tej punktualności, bo ona jest dość ważna w naszym zawodzie. I osoba, która będzie tutaj rekrutowała, ona może już od początku oceniać, zobaczyć, kurczę, jak to się tutaj spóźnia 7 minut, to co to będzie, jak to się na prezentację tyle spóźni. I tu nie będzie wytłumaczenia, że na prezentację ktoś się bardziej przyłoży niż na taką rozmowę, no bo teoretycznie ta rozmowa do tego momentu jest najważniejszą rzeczą związaną z nieruchomościami, więc tutaj pilnujmy naprawdę tej kultury, przyjedźmy trochę wcześniej. Jeśli naprawdę chcemy koniecznie robić turnę i jeździć na spotkanie do 40 agencji nieruchomości, no to weźmy sobie bezpieczniejszy zapas. Pamiętajmy, że jedna rozmowa może być 10-minutowa, jeśli nie będzie chemii między Wami, no ale inna może trwać 1,5 godziny, która będzie ciekawa i też bez sensu tę rozmowę na siłę skracać, tylko dlatego, że chcę do kolejnej agencji iść. Powoli my w nieruchomościach odchodzimy od modelu ilościowego, więc tak samo nie chcemy być oceniani, że jesteśmy jedną z 1000 agencji, do których wysyłamy CV, więc na to proponuję bardzo mocno zwrócić uwagę. No i właśnie, jak już mówimy o tych CV, o wysyłaniu, to najlepiej wybierz sobie taką agencję nieruchomości, najlepiej wybrać sobie dosłownie maksymalnie 5 i dopasować je do siebie, zobaczyć, jak te agencje prezentują nieruchomości, zobaczyć, czy ja chcę te nieruchomości tak prezentować. Zobaczyć, jak długo ta agencja nieruchomości jest na rynku, tak? Czy ona już te ewentualne jakieś problemy rynkowe ma za sobą, czy to już jest odporna agencja, czy to jest agencja dopiero w fazie wzrostowej, no, przed którą dopiero te wszystkie niebezpieczeństwa będą. Można zobaczyć, kto tam jest szefem, kto jest menadżerem, czy będzie jakaś chemia, czy to są osoby aktywne w internecie, czy raczej po prostu firma żyje tylko swoim życiem i agenci żyją swoim życiem. Warto te rzeczy jak najbardziej sprawdzić, no po to, żeby przygotować się do tych rozmów. Jeśli wybierzemy sobie 5 agencji, w których nam naprawdę zależy, żeby przynajmniej na tym etapie i na podstawie tych informacji, które są jawne, jeśli chcielibyśmy pracować, no to lepiej się naprawdę o tych 5 agencjach dużo dowiedzieć, żeby wypaść lepiej właśnie od tych potencjalnych agentów, którzy wysyłają po 100 CV i biegają wszędzie. Naprawdę tutaj czasami mniej znaczy więcej i takie porządne przygotowanie się do tego zawodu, przynajmniej do pracy w danej agencji, potrafi bardzo dużo pomóc i od razu powiem, że osoby, które wysyłają CV nie przez portale typu Pracuj, przez te takie ogłoszeniowe, tylko bezpośrednio, jeśli napiszą do firmy, no to bardzo często są, no dużo więcej uwagi tym życiorysom jest przywiązywanych. To nie znaczy, że od razu ktoś znajdzie zatrudnienie wysyłając w takiej formie swój życiorys, ale jest duża szansa, że przynajmniej będzie dużo bardziej rozpatrzone to. No i teraz jeśli jeszcze to CV będzie dodatkowo fajnie okrojone, przygotowane pod tę firmę i będą tutaj jakieś komunikaty tam zawarte, które no, dają nadzieję na to, że coś z tego agenta będzie, no to tutaj naprawdę sobie swoje szanse, mimo że nie mamy doświadczenia, bardzo podnosimy. No i też kolejna rzecz jest dość istotna, że jeśli nie mamy doświadczenia w branży nieruchomości i wysyłamy CV całkowicie na zero,
No to tutaj może być informacja dla tej agencji nieruchomości. Dobra, przychodzi świeżak, który nie chce zarabiać, tylko chce, żeby go uczyć. No tak? No bo w tym zawodzie naprawdę troszkę wiedzy trzeba przyjąć do swojej głowy. Nawet jeśli jesteśmy najzdolniejsi, nawet jeśli na SGH-u mieliśmy cały czas stypendium, my nadal tej wiedzy takiej rynkowej, nieruchomościowej musimy dużo przyjąć. No i jeśli ktoś wysyła CV piękne, fajne nawet, ale jest skrajnym golasem, to naprawdę osoby, które już mają doświadczenia tutaj we współpracy z młodymi agentami nieruchomości, im się zaświeci żaróweczka być może. Kurczę, ja go będę musiała przyuczać. Ja go będę musiał przyuczać przez tyle lat. I tak nie wiadomo, czy mu się ten zawód spodoba. Więc tutaj zdecydowanie lepiej można wypaść, gdy się pokaże, że my już się zaangażowaliśmy w naukę. Czyli skończyć jakiś kurs i wziąć certyfikat i go załączyć. Tak, do CV, że skończyłem kurs o tym. Czy o umowach na wyłączność, jeśli chcemy w takich agencjach pracować. Czy ogólnie taki wprowadzający kurs. Jeśli my te rzeczy pokażemy i że ten kurs był przykładowo płatny, no to druga osoba widzi, okej, to nie jest niedzielny agent. To jest ktoś, kto naprawdę chce się zaangażować. To jest ktoś, kto już w siebie zainwestował. Czyli to jest przyszłościowy zawodnik, bo chce w siebie inwestować, czyli znaczy, że przywiązuje dużą uwagę do tego zawodu, być może mocno przyszłościowo. No i to jest przede wszystkim osoba, która już ma jakąś wiedzę. Ta wiedza oczywiście później być może będzie weryfikowana, ale łatwiej jest kogoś dopasować świeżego agenta do zwyczajów, do polityki firmy, niż uczyć go od podstaw. Bo wtedy zamiast zarabiać, ty nie zarabiasz, bo ty przychodzisz do biura nieruchomości, żeby się uczyć dopiero. No a ktoś zamiast wykonywać pracę związaną typowo z nieruchomościami, z transakcjami bądź z innymi rzeczami, musi tracić ten czas na edukowanie ciebie. Więc naprawdę jeśli te kilka informacji dobrze wykorzystasz, skroisz je na swoją miarę, no to być może to będzie ten moment, dzięki któremu nawet bez doświadczenia bądź z niewielkim doświadczeniem uda się rozpocząć pracę naprawdę w dobrej agencji nieruchomości. Pamiętajmy, czym lepsza agencja nieruchomości, tym większa szansa na dobre transakcje. Natomiast która to jest dobra agencja nieruchomości, to każdy już musi po swojemu ocenić, czym się chce kierować, tak? Jeśli chce iść na ilość, no to niech wybiera taką agencję, która ma bardzo dużo ofert. Natomiast jeśli chce na przykład iść na jakość, no to niech weźmie wręcz przeciwnie. Agencję nieruchomością, która ma bardzo mało ofert, no bo wtedy wiesz, że każdej ofercie przywiązuje się dużą uwagę. No i dzięki temu tych ofert może jest dlatego tak mało, no bo się wszystkie szybko sprzedają, więc to musisz dopasować do siebie, bo nie ma tu jednego dobrego modelu czy złego, tylko trzeba dopasować do swoich oczekiwań, do swojego charakteru i do swoich możliwości. Natomiast rynek nieruchomości naprawdę jest według mnie teraz w dobrym bardzo momencie i zainteresowanie tym zawodem znowu dość mocno wzrasta, więc być może to w tym momencie, jeśli wypadniesz lepiej od konkurencji, czyli od innych potencjalnych agentów nieruchomości, znajdziesz ciekawszą pracę. No i dzięki temu będzie większe spełnienie zawodowe, większe zarobki, większa satysfakcja, za co oczywiście trzymam kciuki, aby ci się udało jak najlepszą pracę znaleźć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.